Dzień dobry przy mikrofonie Marek Gdycz, ale ze mną goście jak zwykle w każdy poniedziałek podczas audycji Przegląd Tygodnia jest pan Andrzej Famielec. Witam serdecznie. Kalwaria 24 i Marcin Płaszczyca, Wadowice 24 Dzień dobry, dzień dobry. I wreszcie może uzgodnimy, że to jest 21. odcinek tygodniowego przeglądu. Nie. Tak. 22? Pierwszy. No. Ja nie liczyłem, nie będę się kłócił, ale no pozwolę, to pa... być. Po pozwolę panu zdobyć pierwsze. Rozmawialiśmy o kartach wtedy, że nie gramy w karty, ja pamiętam. Panowie, mi, minęła nam dwudziestka, dobra? Dobrze, tak. to dwie, jesteśmy jeszcze młodzi. Dwie dobrze. dwie dziesiątki za sobą. Słuchajcie, wróciłem przed chwilą, dosłownie przed dwudziestoma minutami z Narodowego Czytania i mam takie bardzo mieszane uczucia. W waszych gminach czytanie było w sobotę? Tak, u nas było czytanie w sobotę, odbywało się o godzinie 10, było to ogłoszone, nawet burmistrz czytał, opowiedzmy, że czytał, i e, była u nas Katarynka. Właściwie wszędzie było to samo, panowie, bo wiecie, jaka jest zasada. Ale co, że co, że jak mieszane uczucia, bo co? Aha, co się stało? zaraz do tego dojdę, pomalutku, bez nerwów. Ale konkretnie, panie no, redaktorze, ale dawkujmy <grym> napięcie. <grym> panowie, nie. E, co przy, się panu podoba w narodowym przy, czytaniu? Przypomnijmy naszym właśnie słuchaczom, żeby wiedzieli, na czym to polega. Otóż narodowe czytanie to jest akcja, która ma zachęcić Polaków do czytania. A to z tego prostego powodu, że należymy do naprawdę szarego ogona Europy. Czytania I książek. Czy, Czytania książek. No, no ja tak i, to naprawdę jesteśmy w bardzo. 60% parę procent Polaków przyznaje się do tego, że w ciągu roku nie przeczytało ani jednej książki. Ja muszę bardzo to Ja strasznie nadrabiam w takim razie. No dobrze. Fy, Ale nad, to nami, źle? nad nami jest biblioteka miejska w Andrychowie, więc tam. Yy, Przychodzą ci, którzy czytają. Nieraz pytałem pani dyrektor, pani Sylwii, jak to wygląda. Muszę powiedzieć, że zdecydowanie wśród czytelników przeważa płeć piękna. Kobiety czytają znacznie więcej niż mężczyźni. Tak wynika z danych z naszej biblioteki. Panie też mają specyficzne gusta co do czytelnicze. Ale nieważne, są bardziej oczytane. Natomiast w Narodowym Czytaniu chodzi o to, żeby zachęcić Polaków do czytania i zaprasza się do tego narodowego, głośnego czytania. No różne osoby, które pełnią różne funkcje, ja z tytułu bycia redaktorem i radiowcem też zostałem do tego zaproszony czytania. A, ale czytają też burmistrzowie, tak jak mówił pan Andrzej. U nas był także solista y, o, y, opery krakowskiej także czytał. Także my mieliśmy naprawdę y, dobrze skomunikowane to wszystko, bo także zaproszono dzieci, które wygrały gminne. Y, Konkursy Pięknego Czytania. Która to już jest akcja tego narodowego czytania? Ósma. Ósma? Dlatego. dlatego u... się wydawało, że dlatego dlatego już, już czytają. W tym roku, bo czytano już pana Tadeusza, czytano e, Przedwiośnie, Wesele, całą masę e, e, takich właśnie naszych la, narodowych lektur, można powiedzieć wręcz szkolnych. W tym roku, ponieważ jest to ósme czytanie, wymyślono, że będzie to osiem nowel. I tam są, były wśród tych nowel między innymi Katarynka, była Orka, Reymonta, rozdziubią nas Kluki i Wrony, Żeromskiego, opowiadanie Bruno Szulca, jedno z opowiadań Bruno Szulca, Brunona Szulca. I nie, nie chcę teraz Żeromskiego opowiadanie, to są te słynne opowieści so, Soplicy. No i y, ja powiem tak, D teraz przejdę do tego, dlaczego mam mieszane uczucia, bo widziałem młodych ludzi, którzy siedzą i słuchają tego. Y, bardzo szybko się znudzili. Myślę, że to są niektóre lektury z XIX wieku. No właśnie. No i to jest to. Moja córka też czyta, bo to jest taka osoba, która czyta, ale ona nie lubi czytać tych wszystkich lektur. Uważa je za archaiczne i porównuje na przykład z rówieśnikami z Anglii, to oni nie czytają takich rzeczy w szkole jak Dickensa czy coś tam jeszcze innego. My jesteśmy też w takim jakby momencie, jeśli chodzi o polską literaturę, że no nie jest też tak dobrze. No nasza, nasze książki nie są tłumaczone za granicą tak za bardzo, te najnowsze. Znaczy no ja współczesna literatura jest... Jakbyśmy to porównali z dwudziestoleciem, no to jest generalnie słabo. To jest takie generalnie. Nie, nie, nie przesadzajmy, ale ja myślę, że, ja myślę, że powinniśmy szukać właśnie czegoś, co rzeczywiście z bliżej naszej epoki... No nie wiem, może już dziś nawet ilEM się zestarzał, ale myślę, czytanie na przykład y, Bajek Robotów albo Cyberiady mogłoby być ciekawsze i zabawniejsze. A to jest dużo, dużo. każdy może wybrać. Są, teraz mają ludzie możliwości, bo mogą sobie na komórce audiobooki włączyć i tak dalej. Można by było czytać, można by było czytać to, co oni. Chcą czytać, no nie wiem, wychodzą te wszystkie Harry Pottery, jakieś zmierzchy, jakieś gry o Tron. Ale Ludzie patrząc się na zaczyna... narodowe czytanie, to bardziej bym patrzył no, się narodowe. na przykład na Filipiuka czy Sapkowskiego, chociażby, gdzie Albo, oni są no, bardzo rozgrywani. No, Sapkowski na przykład, to tak. Ale m, też jest też. Właśnie tak, w narodowym czytaniu też się te angielskojęzyczne ja nie, ja nie to, pasują. To te dane przyznaję. statystyczne, które są. Ja bym się w ogóle na nie nie obrażał. Uważał, że one są dobre. Do, bo, bo, y, <coughs> umówmy się też czytanie dzisiaj nie jest taką rozrywką przepraszam atrakcyjną dla ludzi jak jeszcze nie wiem 30 40 lat temu no, ale te, czy to nie ludzie, chodzi tylko o rozrywkę no a ale te, też bo przede ale wszystkim... panie redaktorze ja muszę powiedzieć że ja tutaj mam nawet problem takich dzieciakami że jak my się zapomnimy i nie pojedziemy wymienić książek raz na dwa tygodnie to mi mówią, że nie mają co czytać. Także jak się pokazuje dzieciom przykład, to później one same biorą, podbierają nawet już moje książki i próbują czytać. No, także. Najlepiej, najlepsza metoda, żeby dziecko przeczytało książkę, to mu zabronić ją przeczytać, bo ona jest jeszcze, no to nie dla Twojego wieku. To ono ją wykradnie i w nocy, będzie czytać pod, podusz, pod kołdrą z latarką. Nie, nie, nie. Ja, ja nawet już teraz starszego muszę wyganiać na zewnątrz, żeby się pobawił, bo siedzi i czyta. Nie wiem, czy narodowe, sama akcja narodowe yy, czytanie kogoś przekonała do czytania, bo tego chyba takich badań nie było. E, natomiast no, jest to godne jakby pochwały, że w ogóle ktokolwiek pamięta jeszcze o tych bibliotekach i o, o, o samym czytaniu. Natomiast ja wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, ludzie czytają, tylko nie czytają książek, tylko czytają internet, <grytania> czytają komórki. No więc to też nie jest Sfery tak, że czytają. <coughs> to jest, to jest Więcej le... czytają niż 100 lat temu tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony patrząc się na y, poziom wielu publikacji w internecie, to się nawet usteczniają, czytając po prostu to, co tam jest napisane. Panowie, y, to jest problem, ponieważ okazuje się, że ludzie, którzy się uczą, trudno przechodzić przez proces edukacyjny, nie czytając. Nie czytają. I y, y, są bryki, streszczenia, czasami do kilku stron sprowadzone, na przykład nie, trylogia. Chociaż teologii w ogóle bym usunął bym ze szkoły, bo to jest nudziarstwo. Moim zdaniem to tak jakby Francuzów uczyć francuskiej literatury przy pomocy trzech muszkieterów. Ale no, Kwawadyzm jest właśnie Tam się czyta Liderota, tam się czyta Kartezjusza, filozofów, a, a taką literaturę przygodową się odpuszcza. Tym bardziej, że... że no dobrze, zostawmy Sienkiewicza, bo pewnie z wielu jego wielbicieli. Pozostawiłbym go jako, jako literaturę rozrywkową i proszę bardzo czytać. Chociaż się ja Państwa. mówiąc że wolałem Sienkiewicza od innych gniotów, które nam w liceum dawali. No, to już będę znaczy, ja też bym przestrzegał przed taką, o, taką manierą, żeby m, tak e, dzielić trochę też społeczeństwo, że my czytamy, a wy nie czytacie, to my jesteśmy lepsi, a wy jesteście gorsi. Nie, pan jest wie, tak. Dane Polskiej Akademii Nauk mówią, że. E, 40% absolwentów wyższych uczelni z tytułem magisterskim przez całe studia nie przeczytało dłuższego tekstu niż 7 stron maszynopisu. A Posługują inne... się tylko i wyłącznie brykami, streszczeniami, więc ja, ja sobie tego ja sobie nie wyobrażam. Ja i, i, kiedyś y, y, byłem świadkiem tego, jak młody człowiek powiedział, że nie idzie z nami na narty, bo y, musi się przygotować do szkoły na następny dzień. Nie był uczniem. Tylko musiał sobie przeczytać streszczenie potopu, bo był nauczycielem polskiego. I gdzie to streszczenie? Skończył polonistykę, ale nie przeczytał nigdy polskiego. No ale to właśnie nowe technologie wymuszają taki szybki tryb, e, brak czasu, no bo przeczytać książkę, to jednak trzeba mieć trochę czasu. Ludzie tego czasu może być może nie mają. tym, którzy no, no, nie czytają. Nie, nie chodzi o współczucie, tylko należy to, to rozumieć i na to się nie obrażać. Myślę, że nie możemy też utyskiwać na, nad tym, że ludzie nie czytają, bo tak jak mówię, czytają, nawet więcej czytają niż. E, tylko gazet na przykład teraz ostatnio też jakoś nie czytają. Czytają te komórki, ciągle widzę tych ludzi jak Ale oni Ale panie redaktorze, czytają. ja widziałem <grym> właśnie komórkę mojego znajomego, gdzie roz, rozmawiał przez Messengera i co chwilę było XDD, Elo, co tam. To nie jest czytanie. To jest można powiedzieć gorsze od machania ręki do znajomego. Ale literatura uczy też pewnego posługiwania się językiem. No tak. E, e, e. Uczy gramatyki języka polskiego. I człowiek oczytany potrafi zbudować długie, wielokrotnie złożone zdanie. Dzisiaj młodzi ludzie posługują się albo bardzo prostymi zdaniami, albo czasami wręcz jakimiś naśladowczymi takimi elo, hej, coś. To... No ale to... Co z tego wynika? Nawet nie, nie potrafię tak. mówić równoważnikami. Żeby nic. się nie skończyło, że jak na rozmowie przy ognisku dinozaurów, że dinozaury tam narzekały, że te saki to są takie malutkie, mają jeden żołądek, jedzą jakieś mięso, jedzą trawę. Co to w ogóle za społeczeństwo tam na a My jesteśmy tacy fajni, duzi i tak dalej. Nie narzekajmy na to. Takie są czasy, czasy się zmieniają. Cywilizacje są. Mm, mm, nie stoją w miejscu, idą do przodu. No i no tak jest. No i my się musimy do tego przyzwyczaić, a nie oni do nas tak naprawdę. Chociaż wszystkie cywilizacje, które za bardzo szły do przodu, to upadły. Nie, nie. Pane, powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną. Nie wszyscy nie czytają, bo jest te 20% społeczeństwa, które świetnie wie, gdzie są konfitury, uczy się języków, czyta książki, zdobywa stanowiska, popycha całą tę cywilizację, jak mówicie, do przodu, a 80% zamienia się w konsumentów wyłącznie. Od nich już nic nie zależy i, i będzie zależało coraz mniej. Dostać zasiłek, Iść do wyborów, koniec i nie mieszać się. Ale nie nawet, bym nie powiedział, nam. nawet bym powiedział, że nie dostać zasiłek, dlatego że ja akurat działam w branży prezesja. poligraficznej i ja produkuję książki. Po prostu produkuję książki i wiem dobrze, że klasa tak zwana średnia także nie czyta. Tu nie chodzi o to, że osoby, które idą po zasiłek, ale osoby, które jeżdżą Mercedesami, pytam się znajomego, kupił nowy Mercedes, kiedy kupisz ostatnią książkę. Eee, pięć lat temu? No jasne, bo to nie można powiedzieć, że człowiek bogaty musi być zaraz człowiekiem oczytanym, erudytą i tak dalej. Ludzie tak. Nie, mają nie, tyle pokus tylko, na co dzień. Tylko że... pamiętajcie, bo tu nie chodzi o tego, kto ma Mercedesa, tylko o tego, kto ma władzę. Ci, którzy władzę mają, książki czytają. I mimo. No, o, I i no, mimo, prezes czyta książki. Mimo wrzasków, że trzeba, że trzeba elity mówię. odsunąć od władzy sami są elitą. Ale właśnie, bo prezes się przyznał, że czyta książki i ma całą listę lektur na emeryturę, jak już to będzie kolejny raz władzę i będzie e, czytał te książki. Natomiast e, mm, <grym> jeszcze raz... Ludzie mają tyle pokus na co dzień i tyle obowiązków, że być może ten czas jest też taki, że nie, nie, nie mają już ochoty, nie wiem, wieczorem czy po południu czytać tej książki. Czyli, czyli ty wybierasz na przykład M jak miłość czy książki? Nie wybieram. M jak miłość nie oglądam w ogóle. E, e, nie mój serial. Ale dzisiaj podobno jest pierwszy, pierwszy odcinek nowego sezonu Gry o, Nie Gry o Tron takiego polskiego serialu o Kazimierzu Wielkim. Czyli Korona Królów? A, Korona Królów, widzisz. Nie udało mi się obejrzeć dłużej niż pięć minut żadnego odcinka. Ale? Bo ja mam zajady i nie mogę się śmiać. Ale ja się przyznaję, że ja telewizji oglądam przechodząc przy pokoju, gdzie jest włączone i tyle. Wolę książki. Dziękuję. A poza tym ja wykasowałem telewizję polską ze swojego dekodera. Nie patrzę w to, w to coś. Czyli wszystkie e... zagraniczne zostały? Tylko i wyłącznie obce media, wrogie w Polsce i... i... A w jakim języku? A TVP Sport? No oczywiście, że widzisz, nie? Przecież wiadomo. Nie, nie, we sportu w ogóle nie oglądam. Absolutnie nie obchodzi, co się dzieje w sporcie. <laughs> Panowie, przerwa. Następny program bo będzie o tym, oddalać, że nie oglądamy sportu i w ogóle nas z, nie interesuje. się oddalać o, o, od, od Narodowego Czytania, zacnej. i Imprezy. Po, przypomnijmy pod patronatem pary prezydenckiej. Prosimy o muzykę. Radio Andrychów.